bardzo dobra decyzja Prawa i Sprawiedliwości o złożeniu do Sądu Najwyższego protestów wyborczych. Czas był po temu, żeby powiedzieć po prostu sprawdzam. Skala nieprawidłowości, zresztą którą od lat była czytelna przy analizie wyników, już dawno zapraszała do tego, żeby wreszcie powiedzieć sprawdzam. Według zasady ograniczonego zaufania demokracja daje tę możliwość rozstrzygnięcia pierwszej instancji. Jeśli są uzasadnione powody, może sprawdzić instancja wyższa. A takie uzasadnione powody, jak wydaje się, były. Wracając do okręgów, gdzie w wyborach do Senatu była zaskakująca zbieżność i prawidłowość, chodzi o 6 okręgów. Numer 100, czyli Koszalin, numer 75, czyli Katowice, numer 12 z Torunia, numer 95 i 96, czyli Kalisz i numer 92, czyli Kolin. Wszędzie tam powtarzała się ta sama sytuacja, to znaczy bardzo mała różnica pomiędzy pierwszym a drugim miejscem i znacznie więcej głosów nieważnych, aniżeli przewaga pierwszej osoby na drugą. I rzecz ciekawa, w każdym z 6 przypadków na drugim miejscu właśnie tą osobą z minimalną różnicą przegrywającą był kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Nie tylko kwestia dużej ilości nieważnych głosów. Ważne też było, w jaki sposób one są rozłożone. I tutaj dokładna analiza arkuszy, które są zawarte na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, arkusze, na których są zestawione obwody z każdego okręgu do Senatu, można było zauważyć ciekawą prawidłowość. Wśród kilkuset, 200, 250 obwodów, które są w poszczególnych okręgach, kiedy rozdzielało się jakby na dwie części, to znaczy takie, które przy oglądzie, przy spojrzeniu na głosy nieważne, na ich rozkład, wyglądały na to, że to są w miarę rzetelnie przeprowadzone w tych obwodach wybory, może nie wzorcowo, ale nie było widać jakichś tam większych uchybień. Natomiast druga grupa to była taka, gdzie ilość głosów nieważnych, a jeszcze rozkład pomiędzy poszczególnymi obwodami pokazywał, że być może doszło tam do nieprawidłowości, które mogą zaburzać wynik wyborczy. I tak właśnie przy tej analizie, w przypadku każdego z 6 okręgów, przy podzieleniu na obwody, gdzie nie budziły wątpliwości, zastrzeżeń, i na te, które wręcz przeciwnie budziły, i wystarczyło zsumować głosy, które otrzymał kandydat z drugiego miejsca, czyli za każdym razem, rzecz ciekawa, był to kandydat z Prawa i Sprawiedliwości, sumować odrębnie w obwodach, które wyglądały na niezaburzone, i w obwodach, gdzie no, można było domyślać się, że jednak jakieś nieprawidłowości nastąpiły. I rzecz ciekawa, w każdym z 6 przypadków ta sama sytuacja, to znaczy tam, gdzie uczciwiej, rzetelniej wszystko było przeprowadzone, za każdym razem wygrywał kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w grupie obwodów, które budziły bardzo poważne wątpliwości, czy poważne wątpliwości, tam akurat kontrkandydat przodował. Właśnie ten rozkład głosów i taki podział po tych obwodach i fakt, że różnica była bardzo mała pomiędzy pierwszym a drugim miejscem, to wszystko jest podstawą do tego, właśnie tak jak mówię, sprawdzam. Decyzja Prawa i Sprawiedliwości, by skarga, protest wyborczy trafił do Sądu Najwyższego, to jest dobra decyzja, bo demokracja ma to do siebie, że po pierwsze daje możliwość właśnie tej drugiej instancji, a po drugie dobrze, żeby w demokracji zwycięstwo było za każdym razem zrobione w sposób uczciwy, żebyśmy mieli spokój, że osoba, która otrzymuje mandat tak ważny jak Senatu, ale nie tylko, łącznie z mandatem do Rady Powiatu, do Rady Gminy, do Sejmiku, każdy jeden mandat, chcielibyśmy, żeby był w sposób uczciwie zdobyty. Bo gdyby było tak, że pewne obszary są niewłaściwie poprowadzone, to ktoś, kto na nieuczciwej zasadzie otrzymuje mandat, byłby osobą, którą można by łatwo sterować, łatwo szantażować, a tego byśmy przecież nie chcieli. Tak więc będzie sprawdzanie, kto jest uczciwy, niech śpi spokojnie, nie ma żadnego problemu, będzie sprawdzone, będzie policzone, czy na pewno każdy głos został zakwalifikowany do właściwej grupki, do właściwego stosiku. Niestety informacje z terenu, z różnych obwodów w Polsce były niepokojące. To nie pierwsze wybory są, kiedy są takie niepokojące, ale teraz ta skala i to, że jest prawidłowość przy 6 mandatach, przy równowadze sił w Senacie, w
wiadomo było, że nieprawidłowości w 6 okręgach. Jeżeli kandydat Prawa i Sprawiedliwości przegra, wiadomo było, że w Senacie będą się działy rzeczy, które no niekoniecznie są dobre i spokojne dla Polski. Ale gdyby mimo wszystko okazało się, że właśnie to było wolą wyborców, że uczciwie, prawidłowo wszystko się odbyło i taka jest wola wyborców, a że przynajmniej nie potrafimy dowieść tego, że było inaczej, to oczywiście to rozstrzygnięcie jest do uhonorowania i do powiedzenia, trudno, taki jest urok. Taki jest urok właśnie demokracji. Będą sprawdzone, będzie zliczone, obejrzane jeszcze raz dokładnie. Sam jestem ciekawa, jaki będzie efekt. Ale decyzja o sprawdzaniu, która jak patrzę na media liberalne i tam bardziej na lewo, no już jest bulwersacja i taki niepokój, że oj, co to Prawo i Sprawiedliwość wymyśla? Nic nie wymyśla. Każda opcja polityczna, jeżeli podejrzewa, że w nieuczciwy sposób zagrał przeciwnik, każdy jeden może protest wyborczy złożyć. Każdy jeden, to nie jest domena Prawa i Sprawiedliwości. Każde ugrupowanie, jeżeli uważa, że konkurent zrobił nie tak, może taki protest składać. Jest droga otwarta dla każdego. Takie są wieści, takie są refleksje. 6 obwodów, okręgów, przepraszam, złożonych do sprawdzenia. Będziemy czekać na rozstrzygnięcia i dopiero rozstrzygnięcia sądowe to jest ostateczny wynik głosowań do Senatu w tym przypadku, bo akurat do Sejmu nic mi nie wiadomo, żeby były protesty wyborcze. To tyle tych moich refleksji. Ze Szczecina, z Pomorza Zachodniego była radna województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Przybylska. I niech się w Polsce dobrze, spokojnie i uczciwie dzieje. Trzymajcie się, pa.